Księgi wieczyste to temat tegorocznego ogólnopolskiego Dnia Notariatu. Bezpłatne konsultacje były także w sobotę w Toruniu w dworze Artusa. Tłumy pokazują, że akcja jest potrzebna, wręcz niezbędna. No, ludzie potrzebują porad, szczególnie darmowych, tak jak dzisiaj. Nadal tak. Rzeczywiście nadal jest potrzebna i to widać po tym dniu. Pierwsze osoby były już przed godziną 9, mimo tego, że dyżurujemy od godziny 10. Natomiast nie jest już to taka nawałnica, jak było pierwszego roku, gdzie był siarczysty mróz i na zewnątrz przed domem harcerza stało wiele osób oczekujących na spotkanie z notariuszem. Myślę, że ten trzeci rok naszego dyżurowania i tego dnia jest dowodem na to, że ta akcja odnosi zamierzony przez nas skutek, czyli edukacja społeczeństwa. Elektronizacja ksiąg wieczystych usprawniła do nich dostęp, ale jednocześnie wiele osób skarży się, że odpisy komputerowe, formularze i zawiadomienia są niezrozumiałe. Dzisiaj rozmawiacie o księgach wieczystych, o ochronie własności, ale nie tylko, jak się okazuje, bo Torunianie przychodzą z różnymi problemami. Tak, przede wszystkim przychodzą w sprawach spadków, dziedziczenia, testamentów. Także temat jest tutaj hasłem wywoławczym, natomiast tak jak co roku wiodące sprawy dotyczą tego, co po nas zostanie i jak to uregulować. No właśnie, bo to sprawy, które dotyczą chyba każdego z nas. Prędzej czy później niestety wszystkich. Czym w zasadzie jest księga wieczysta? Musieliśmy dwa słowa na ten temat powiedzieć. Księga wieczysta jest swego rodzaju rejestrem służącym do zapisywania stanu prawnego własności nieruchomości i ograniczonych praw rzeczowych. A w jaki sposób je czytać? Bo to chyba jest najbardziej skomplikowane. Ja kiedyś dostałem taki odpis i zupełnie nie wiedziałem, jak to przeczytać. Do czasu, kiedy księgi wieczyste były tylko i wyłącznie papierowe, czytanie było ich proste. Natomiast obecnie są księgi informatyczne. Wymaga to sporego doświadczenia i sporej wiedzy. Natomiast jest to o tyle powszechne i prostsze, że możemy przez internet podejrzeć sobie praktycznie każdą księgę na terenie Polski. Klienci kancelarii notarialnych dopytują także o bezpieczne kupowanie nieruchomości obciążonych hipoteką czy służebnością. Znaczenie wzmianek w poszczególnych działach księgi wieczystej, a także finalizowanie przejścia własności w wyniku dziedziczenia. Tym i wielu innym sprawom poświęcony był tegoroczny Dzień Otwarty Notariatu. Od tego się powinno zacząć, od generalnie od sprawdzenia księgi. To jest, że tak powiem, jakby punkt pierwszy, który od którego należy zacząć, zastanawiając się nad kupnem jakiejś nieruchomości. No i rzeczywiście przychodzą Torunianie z takimi problemami dotyczącymi ksiąg wieczystych, czy niekoniecznie? Tematyka, znaczy jest dzisiaj rzeczywiście księgi wieczyste, ale przychodzą z różnymi tematami, z różnymi problemami, niekoniecznie związanymi z księgami wieczystymi. Też oczywiście są pytania o spadki, które zawsze, że tak powiem, są tematem modnym, popularnym i ciekawym dla wszystkich. Także przekrój spraw, z którymi klienci się dzisiaj zgłaszają, jest różny. Nie tylko zdominowany przez tematykę, powiedzmy, określoną przez Krajową Radę Notarialną jako dzień naszych, jako temat główny Dni Otwartych Notariatu. Wróćmy jednak do ksiąg. Dlaczego tak ważne jest, aby sprawdzić zapisy tychże ksiąg przed podjęciem decyzji, na przykład o kupnie mieszkania, czy domu, czy jakiejkolwiek innej nieruchomości? No, żeby chociażby ustrzec się przed różnymi niespodziankami typu na przykład jakieś obciążenia na nieruchomości, typu służebności mieszkania, na przykład jest zastrzeżone dla babci, dziadka, tudzież innego wujka, no i potem się kupuje takie mieszkanie, mówiąc krótko, z wujkiem, czy z ciotką, czy z babcią, czy z dziadkiem. Czy nie ma jakichś obciążeń w postaci hipotek, czy klient oferuje nam do sprzedaży mieszkanie nieobciążone żadnymi długami, czy na przykład nie toczy się egzekucja. Poza tym przede wszystkim w celu ustalenia, kto jest właścicielem, bo w księdze wieczystej, w dziale drugim, no jest ujawnione nazwisko właściciela. Co prawda stan prawny wynikający z księgi nie zawsze może być adekwatny do rzeczywistości. Czasami zdarza się tak, że w księdze figurują jeszcze poprzedni właściciele, a na przykład stan już prawny jest inny, bo nie zawsze że właściciel zadba o to, żeby ten stan prawny był zgodny ze stanem rzeczywistym, no ale to tutaj rola notariusza, no żeby wypytać, jeżeli powiedzmy przychodzi wpisany jest w księdze wieczystej, powiedzmy Zygmunt Kowalski, a przychodzi Jan Kowalski, no to żąda się określonych dokumentów, które by potwierdzały następstwo prawne Jana w stosunku do Zygmunta, tak? Także no, księgi no, pozwalają też pewne rzeczy ustalić, jest to naprawdę ważny dokument. Aczkolwiek mówię, no nie zawsze stan prawny w księdze jest adekwatny do rzeczywistości. Tutaj rola notariusza, żeby to wszystko ustalić, wypytać, zgromadzić odpowiednie dokumenty. Toruńscy notariusze przekonują, że w każdej sprawie można przyjść do kancelarii notarialnej po poradę, która jest bezpłatna.